Ostatnie ćwiczenie. Brak powietrza wraz z awaryjnym wynurzeniem do powierzchni. A więc ty patrz na mnie. Ja nie mam powietrza. Korzystam z oktopusa i wynurzam się do powierzchni. Czy to jest jasne? Uwaga, Dive Master do mnie. Jest to ćwiczenie oczywiście w parach. Podpływa Dive Master. Okej. I uwaga, daje sygnał. Nie mam powietrza. Zobaczcie, od razu jest kontakt. Podanie oktopusa. Silny, stanowczy kontakt. Taka sytuacja może się przydarzyć w Tonii. Nie można chwycić za puszkę, trzeba chwycić przed wężem. Ja muszę mieć możliwość oczyszczenia automatu poprzez naciśnięcie bypassu. Wyciągam swój automat, puszczam bąbelki, wyciągam automat nad ramieniem, nie pod ramieniem, nie obracam sobie tej puszki. Puszka musi być dyszą wylotową w dół. Właśnie w ten sposób oczyszczam automat wydmuchnięciem. Jest ok, tam cały czas jest kontakt i dopiero teraz, jak jest chwycenie za ramię, to mogę puścić ręką, czy Dive Master może puścić swoją rękę z jacketu. Inflatory do góry, naciskamy, zaczynamy się delikatnie wyrzucać do góry i zobaczcie, upuszczamy powietrze z jacketu, ponieważ powietrze w jackecie się rozpręża, a więc podczas wynurzania może być jego nadmiar, a my musimy zachować prędkość, odpowiednią prędkość wynurzania. Po wynurzeniu się na powierzchnię pompujemy jacket oralnie. To jest właśnie ta sytuacja, pompujemy jacket oralnie, tak żebyśmy byli dodatnio pływalni na powierzchni wody. I niekoniecznie jedno wdmuchnięcie to jest wystarczająco, w tym wypadku tych wdmuchnięć jest kilka. Jak już jesteśmy neutralnie, czy też dodatnio pływalni, to wracamy, czy przechodzimy na oddychanie z rurki.